Witam Państwa serdecznie. Dziś na czerwonej kanapie naszym gościem jest pan Andrzej Koziński, przewodniczący Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że został pan właśnie teraz szefem powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości? To znaczy w wyborach uzupełniających do Zarządu Powiatu, który się odbył 23 marca, zrezygnował pan były przewodniczący powiatu, pan Andrzej Spychalski. No i po prostu padła moja kandydatura. Były dwie kandydatury w wyborach demokratycznych. Większością głosów zostałem wybrany ja przewodniczącym powiatu, znaczy przewodniczącym zarządu powiatu. No i po prostu tak to się odbyło. Chodzą słuchy, że w powiecie włocławskim PiS staje się modne, że coraz więcej osób wstępuje do PiS-u. Nawet są wśród nich niedawni zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Czy to prawda? No tak, rzeczywiście jest. Ostatnimi czasy tylko w komitecie Lubraniec Izbica Kujawska przyjęliśmy trzech członków, innych też paru członków. Kolejce oczekuje też na przyjęcie paru członków i powiedzmy, zauważyłem pewną prawidłowość, taką pewną aktywność związaną z chęcią wstąpienia w szeregi PiS-u około roku. Także rzeczywiście tak jest. A czy pan tłumaczy popularność pańskiego ugrupowania? No być może tym, że wzrasta również popularność Prawa i Sprawiedliwości na terenie kraju, a szczególnie powiedzmy na terenie gminy Izbica Kujawska, Lubraniec, czy też innych gmin, zauważyłem taką sytuację, że młodzi ludzie, te roczniki 80-90, którzy byli w Europie, pracowali tam, zdobyli troszeczkę pieniążków, często mają już, założyli rodziny, wrócili tutaj do kraju i są zainteresowani po prostu wzięciem udziału w życiu politycznym naszego kraju, mają tu prawicowe poglądy i chcieliby po prostu uczestniczyć w życiu politycznym, w życiu społecznym, tworzyć to społeczeństwo obywatelskie. No właśnie, mówi pan tutaj o grupie takich powracających. A jak zdaniem pana wygląda na terenie powiatu w ogóle ta społeczna aktywność mieszkańców? Czy chętnie angażują się w działalność publiczną, choćby właśnie poprzez przynależność do ugrupowań politycznych? No do niedawna, powiedzmy rok temu, półtora roku temu było tak, że była to określona grupa ludzi, to 30 parę %, tak jak to tam w skali kraju sondaże pokazują, brała udział, jeżeli chodzi o prawo w sprawiedliwość w tym życiu politycznym czy w życiu partyjnym, od ponad roku. To znaczy ja zauważam zwiększoną aktywność, nie? Że to wzrósł ten procent, że być może dlatego, że Polacy zrozumieli, że nikt za nas nic nie zrobi, żeby stworzyć sobie jakieś podstawy do życia, stworzyć kraj, to trzeba również brać udział w życiu politycznym, być aktywnym, stworzyć to społeczeństwo obywatelskie i właśnie takie postawy daje się zauważyć, czy ja zauważam ostatnimi czasy. No właśnie, mówi pan o tej społecznej aktywności. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jak w pana przypadku to wygląda? Czy jest pan nowym człowiekiem w polityce regionalnej, czy też osobą już o większym doświadczeniu w życiu publicznym? No, wydaje mi się, że jestem osobą o większym doświadczeniu politycznym, to znaczy zacząłem uczestniczyć w życiu politycznym od 1989 roku, od członkostwa, zostałem członkiem Komitetu Obywatelskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych, tak to się wtedy nazywało. To były te pierwsze demokratyczne wybory. Zostałem również kandydatem na radnego, zostałem radnym. Byłem 3 kadencje radnym Rady Gminy i Miasta Bizbicy Kujawskiej i dwie kadencje delegatem na sejmik byłego województwa włocławskiego. Potem nastąpiła taka, powiedzmy, no może mniej aktywny okres w moim życiu, ten polityczny, ze względu na zdrowie. Tam miałem trochę kłopotów z zdrowiem. Wróciło wszystko do normy i ta aktywność, ten bakcyl, który wtedy tam we mnie zaszczepiono,
jak gdyby powrócił, bo uważam, że no, jeżeli się zrobi coś dla siebie, dla tej małej, dla siebie, dla tej małej naszej ojczyzny, no to jest dla nas wszystkich, również i dla mnie, prawda, że taka postawa, być może to górnolotne, ale tak powinno być, nie? Że każdy z nas powinien tą małą cegiełkę, ten mały, małą cząstkę aktywności włożyć w tą naszą małą, lokalną ojczyznę, a to się potem przełoży w większości na powiat, na kraj i tak dalej. No właśnie, a czy niepokoją Pana takie pogłoski docierające również do naszej redakcji, że wielu lokalnych działaczy, no nie chcę tutaj wskazywać palcem, ale jakby ustawia się już pod kątem PiS-u, wietrząc, że być może PiS w najbliższych przyszłorocznych wyborach samorządowych będzie miał większą szansę niż PO i że jakby nie wynika to ze względów ideologicznych, tylko takiego zwykłego no, cwaniactwa, powiedzmy wprost. To znaczy, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym, ale jeżeli są to ludzie, załóżmy, którzy się... Pełniący określone funkcje jakieś tam. Którzy się mieszczą w tym przedziale od centrum na prawo, nie mówię o tej skrajnej tam powiedzmy cząstce tego wycinka koła tej naszej polityki, no to jest to w porządku. Pewnie, że być może jest to jakiś tam koniunkturalizm, ale no taka jest polityka. Polityka jest twarda, polityk czasami nieubłagana, bezwzględna, ale jeżeli to się dzieje w ramach, powiedzmy, przyjętych norm, przyjemnie na zasadzie współpracy, to uważam, że jest to dopuszczalne, prawda? Bo nie może jedno ugrupowanie powiedzmy zająć jakiejś tam określonej dużego pola wyborczego. Zawsze się trzeba liczyć w polityce i nigdy nie należy mówić nigdy z tą współpracą z innymi. I tak to mniej więcej z mojej strony wygląda, tak to oceniam, nie? Jakichś tam skrajnych postaw takich, no ja nie zauważyłem, nie? Jeżeli są to są to normalne jakieś tam powiedzmy ruchy polityczne, które są dopuszczalne i które tam zauważam, ale no nie są to powiedzmy jakieś bardzo negatywne, czy takie koniunkturalne, czy cwaniackie postawy. Chciałby Pan, żeby w przyszłym roku w powiecie wygrał PiS? Chciałbym bardzo. A niewygodniejsza jest przypadkiem rola jednak opozycji? Czy nie łatwiej jest stać z boku i krytykować, niż rzeczywiście brać odpowiedzialność za to wszystko? To znaczy, pewnie, że jest łatwiej stać z boku i krytykować, to jest bardzo, no, bardzo łatwe, bo stoję z boku, krytykuję, wytykam błędy, nie? No ale jeżeli jest się odpowiedzialnym człowiekiem, czy odpowiedzialną organizacją, partią, no to też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że należy brać odpowiedzialność na swoje barki. I w ten sposób patrząc na tę sprawę, powiedzmy, no chciałbym, żeby PiS zwyciężył, chociaż zdając sobie sprawę z układu sceny politycznej, że to jest w zasadzie nierealne, chociaż być może udałoby się nam prowadzić więcej radnych powiatowych, ale nad tym trzeba jeszcze, bo w to trzeba włożyć bardzo dużo pracy. I to tak z mojej strony wygląda. Tak to widzę. A jak Pan widzi rolę liderów Prawa i Sprawiedliwości? No tutaj, na naszym terenie. Czy poza no, posłem Łukaszem Zbonikowskim jest tutaj wiele osób, które mogłyby pociągnąć to wszystko? To znaczy poseł Łukasz Zbonikowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z racji tego, że jest tutaj z terenu naszego powiatu, jest mi bliższy, no bo jest tutaj z nami, chociaż pozostali posłowie, pani posłanka Anna Sobecka, pan poseł Ardanowski. Ale oni nie reprezentują jakby naszego powiatu. Tak, ale prawda? Ja chciałem podkreślić tutaj, że również są mi i budzą mój szacunek. Pan poseł Łukasz Bonikowski jest mi bliższy. Czy widzę tutaj lokalnych liderów zdolnych pociągnąć? Widzę, tylko po prostu oni jeszcze jak gdyby nie zdają sobie sprawy ze swoich możliwości, nie wierzą w siebie. Ale mogliby bardzo dużo dać Prawu i Sprawiedliwości, nie? Właśnie tej tak zwanej, tej lokalnej, mozolnej, codziennej pracy partyjnej właśnie w umacnianiu poparcia
I też tak to widzę, tak to wygląda. A co pan czuje, kiedy słyszy pan, jak o pańskim ugrupowaniu mówi się moherowe berety i inne takie? Do niedawna po prostu było mi głupio, czułem się byłem zażenowany i teraz w pewnym sensie biorę to, znaczy kwituję to uśmiechem. Czyli bierze pan to na klatę, jednym słowem. Tak, wiem. Kim jest nowy przewodniczący zarządu powiatowego PiS-u we Włocławku? Proszę mi powiedzieć coś od strony zawodowej, rodzinnej, o sobie. To znaczy ja jestem z wyboru rolnikiem. Prowadzę dość duże, znaczy duże, około 28-hektarowe gospodarstwo. Duże? Znaczy duże są większe, nie? To nie jest duże gospodarstwo. Proszę pani, tak jak powiedziałem, z wyboru jestem rolnikiem. Pochodzę, w ogóle urodziłem się w Kaliszu, najstarszym mieście Polski. Tam też skończyłem liceum, zdałem maturę, dwuletnie pomaturalne studium o kierunku ogólnobudowlanym. No i przejąłem tutaj w latach 80. zaniedbane gospodarstwo po moich dziadkach. Poznałem żonę, założyłem rodzinę, mam syna, który również teraz studiuje, prawda, teraz jest końcówka szóstego semestru, zalicza sesję. Mam nadzieję, że mi się uda, że mu się powiedzie. Ale studia rolnicze, czy nie? Nie, nie. Bardzo ścisły kierunek. To jest kierunek, nazywa się Wydział Energetyczno-Elektryczny na Politechnice, to jest filia Politechniki Poznańskiej, Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Bo też tam mam mieszkanie po rodzicach i tam syn mieszka, jest łatwiej, po prostu taniej. Pierwszy rok na Politechnice Łódzkiej i ze względów właśnie tych oszczędnościowych związanych z finansami przeniósł się tutaj na tą Wyższą Szkołę Zawodową do Kalisza, na ten sam kierunek i do tej pory tam, znaczy studiuje, teraz zalicza szósty semestr. No właśnie, z tego co słyszę, pański syn no pewnie sobie znajdzie miejsce gdzieś poza naszym tutaj terenem. Mój syn mieszka w Warszawie. Bardzo wielu młodych ludzi wyjeżdża stąd. Jak pan myśli, jakie to wszystko rokuje, jaką rokuje przyszłość dla naszego powiatu? To znaczy to, że młodzież odpływa stąd, to jest jakimś negatywnym zjawiskiem, bo w zasadzie część powinna tutaj wracać i budować, pracować na pomyślność tego naszego regionu, tutaj naszego powiatu. W przypadku mojego syna być może to się zmieni, nie? Ale do tej pory deklaruję, że wróci tutaj, że być może znajdzie pracę. Będzie chciał pracować, będzie chciał utrzymać gospodarstwo, bo twierdzi, że własność to jest to, co czyni człowieka wolnym. I tak sądzę, że będzie. Ja znam mojego syna dość dobrze. Być może to się zmieni, nie? Ale w przypadku innych młodych ludzi, to co obserwuję w Izbicy Kujawskiej, czy powiedzmy w ościennych gminach, rzeczywiście ta młodzież kończy studia i wyjeżdża, nie? I to moim zdaniem jest negatywnym zjawiskiem. Tutaj kolejne rządy, które będą w Polsce rządziły, powinny zadbać o to, żeby ta młodzież tu znajdowała pracę, tu pracowała, tu płaciła podatki. Właśnie spośród tej młodzieży powstawali, czy urośliby lokalni liderzy polityczni i tak dalej, bo taki upływ młodzieży to jest tak jak upływ świeżej, czystej, tej nowej krwi, tego normalnego, tej normalnej wymiany pokoleniowej, że dla nas starszych jest to niedobre, jest to niebezpieczne, no bo raz, że dzieci nasze po prostu wyjadą gdzieś tam, są za granicą, to po prostu to nie ma potem tutaj tej wymiany normalnej pokoleniowej tu na tym naszym terenie. Wróćmy jednak do pana i do pańskiej nowej funkcji. Co chciałby pan osiągnąć jako przewodniczący powiatowych struktur PiS-u? Co chciałbym osiągnąć? Przede wszystkim chciałbym, to może górnolotnie powiedziane, ale chciałbym budować. To znaczy budować, rozszerzać struktury PiS-u, bo zauważam nadarzającą się koniunkturę, nie? Że tak jak wcześniej powiedziałem,
i wśród młodych ludzi, i wśród ludzi w średnim wieku i starszych, jak gdyby jest moda na Prawo i Sprawiedliwość, czy przyszła ta koniunktura, czy ci ludzie odkryli w sobie prawicowe poglądy, chcą wstępować w szeregi wpisy Prawa i Sprawiedliwości. Niektórzy jeszcze nie są zdecydowani, chcą być członkami popierającymi, chcą współpracować z nami i to przede wszystkim od tego bym chciał zacząć. Nie? To właśnie na tych terenach, na terenie powiatu, na terenie poszczególnych komitetów budować te nasze lokalne małe ojczyzny, a to potem mam nadzieję w przyszłości przełoży się na większe poparcie w powiecie, na większe poparcie w kraju, w Polsce. Ja życzę w takim razie spełnienia tych wszystkich oczekiwań. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie państwu. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu.